Theodor Wiesengrund Adorno. Wprowadzenie do dialektyki. Wykład drugi. 13 maja 1958 roku. Panie i panowie. Przypis pierwszy. Ostatnim razem próbowałem przybliżyć Państwu problem lub trudność, którą należy uchwycić już na samym początku, jeśli chcemy wypracować naszą drogę ku pojęciu dialektyki. Trudność ta jest następująca. Z jednej strony, dialektyka jest metodą myślenia, z drugiej zaś strony jest to próba oddania sprawiedliwości pewnej określoności, jakości lub istotowej właściwości należącej do omawianej materii. Hegel uchwycił to w przedmowie do swojej Fenomenologii Ducha, kiedy mówił wyraźnie o ruchu pojęcia. Przypis drugi. Gdzie pojęcie ma właśnie ten podwójny sens. Z jednej strony jest to pojęcie, które kierujemy ku rzeczy, to znaczy metodycznie praktykowany sposób, w jaki ujmujemy odpowiednie momenty pojęciowe, ale z drugiej strony jest to także życie samej materii. Ponieważ u Hegla, jak się Państwo przekonacie, pojęcie rzeczy nie jest czymś, co zostało z niej jedynie wyabstrahowane. To raczej to, co stanowi istotę samej rzeczy. Trudność w podejściu do pojęcia dialektyki w pierwszej kolejności, trudność, zwłaszcza dla nieobeznanych w tej dziedzinie, sformułowania jakiejkolwiek idei dialektyki lub wyobrażenia o tym, czym ona powinna być, leży w tym samym punkcie, który już Państwu wskazałem. Wygląda na to, że z jednej strony mówimy o procedurze myślowej, której można się nauczyć, z drugiej zaś mówimy o czymś, co rozwija się w samej rzeczy. Dlatego też usłyszycie Państwo, jak mówi się o metodzie dialektycznej jako procedurze wyjaśniania danego przedmiotu zgodnie z koniecznym ruchem jego sprzeczności. Ale potem usłyszycie też o prawdziwej dialektyce, by użyć wyrażenia, które stało się dość popularne, zwłaszcza od czasów Hermana Weyna. Przypis trzeci. Mianowicie dialektyki, która rozwija się w samej rzeczy, która miałaby poruszać się w sprzecznościach w zgodzie z własnym pojęciem. Kiedy usłyszycie to wyrażone w ten sposób, prawdopodobnie od razu pomyślicie, jako nieuniknioną logiczną konsekwencję, że należy założyć pewien rodzaj tożsamości pomiędzy myślą a bytem, jeśli mamy uchwycić to pojęcie dialektyki w tym podwójnym sensie, który próbowałem wam wskazać. Innymi słowy, tylko wtedy, gdy myśl, reprezentowana przez metodę, i przedmiot myśli, sama rzecz, która jest rzekomo wyrażona przez dialektykę, są ostatecznie i właściwie tym samym, możemy sensownie mówić o dialektyce w tym podwójnym znaczeniu, przynajmniej jeśli chcemy po prostu uniknąć zamieszania, używając tego samego słowa do opisania dwóch zupełnie różnych rzeczy. Możemy mieć tutaj naprawdę do czynienia z przypadkiem prostej dwuznaczności, to znaczy możliwe, że słowo dialektyka jest w tym momencie używane do opisania określonej metody myślenia, szczególnego sposobu przedstawiania czegoś, tak jak Marx w tym być może dość niefortunnym fragmencie, w którym kiedyś scharakteryzował dialektykę po prostu jako szczególną formę przedstawienia. Przypis czwarty. Albo wyobrażamy sobie coś innego, a mianowicie rodzaj opozycji, które rozwijają się w samej rzeczy. Uważam, że najważniejsze jest, jeśli mamy rozwinąć jakąkolwiek poważną koncepcję dialektyki, aby od samego początku było jasne, że ta ostatnia nie może być traktowana ani jako metoda, bo wtedy nie byłoby to nic innego jak to, co opisaliśmy na poprzednim spotkaniu jako starszą dialektykę starożytnej filozofii, jako po prostu teorię dotyczącą procedury myślenia, lub po prostu jako sposób identyfikowania przeciwieństw, które są empirycznie odkrywane w samych rzeczach, bo wtedy dialektyka nie ujawniłaby tego przymusu, tej siły całości, która jest tym, co w istocie pozwala dialektyce być przede wszystkim formą filozofii i dostarczać czegoś w rodzaju podstawowych zasad wyjaśniających zarówno wielkie pytania dotyczące rzeczywistości, jak i metafizyki. Oba te aspekty można z pewnością połączyć tylko wtedy, gdy uznamy, że filozofia dialektyczna musi być taką, która zakłada, że myślenie i bycie są identyczne. I rzeczywiście odnosi się to do dialektyki w jej najpełniejszej formie filozoficznej, a mianowicie do dialektyki heglowskiej, która docelowo jest filozofią tożsamości. Filozofią, która w ostateczności uczy tego, że sam byt, lub jak ujmuje to Hegel w przedmowie do Fenomenologii Ducha, że prawda jest podmiotem. Przypis piąty.
teraz przedstawiłem wam naprawdę poważny problem, który leży u podstaw samej filozofii dialektycznej. Pamiętacie bowiem, jeśli podążaliście państwo za poprzednim wykładem, jak twierdziłem, że dialektyka jest właśnie próbą rozwinięcia filozoficznego rozumienia tego, co samo w sobie nie jest podmiotem, to znaczy zapewnienia, aby te określenia, materia z jednej strony i proces myślenia z drugiej, nie zlały się po prostu w jedno. Niemniej, nagle wydaje się, przynajmniej jeśli chodzi o heglowską koncepcję filozofii, że te określenia są mimo wszystko tożsame. Najwyższa sprzeczność, z którą się tutaj zetknięcie, że z jednej strony dialektyka jest próbą pomyślenia nietożsamości, to jest próbą uznania w myśli przeciwstawnych momentów, które nie są po prostu wyczerpane w myśli, a z drugiej strony, że dialektyka jest możliwa tylko jako filozofia tożsamości, to jest filozofia, która zakłada jedność myślenia i bytu w radykalnym sensie. Ta sprzeczność wyraża już doskonale program, który dialektyka w wersji idealistycznej, a mianowicie w wersji heglowskiej, konkretnie sobie narzuciła. Ponieważ właśnie ta forma myślenia wyraźnie zadeklarowała, że jej program jest programem jednoczenia tożsamości z nietożsamością, tak jak zostało to wyrażone w jej własnym języku. Przypis szósty. Tak więc, podczas gdy rzeczywiście wszystko powinno być przyswojone w myśli, samą myśl należy również uznać za coś, co jednak różni się od jej przedmiotu w każdym momencie. W tym miejscu z pewnością pokusicie się, aby z początku powiedzieć, że jest to nic innego jak na przykład jednoczesna wolność prasy i cenzura, jawna sprzeczność, która stawia myśleniu całkowicie nadmierne wymagania. Z jednej strony dialektyka jest właśnie tym, co usiłuje wyrazić opozycję między podmiotem a przedmiotem, opozycję materii i metody, opozycję poznania i nieskończonego absolutu. Z drugiej strony dialektyka ma to wszystko w końcu przyjąć za jedno i tym samym wymazać tę opozycję ze świata. Jak to wszystko rozumieć? A teraz odpowiedź heglowska. Obecnie mówię tylko o heglowskiej, a więc idealistycznej wersji dialektyki. Później usłyszymy o materialistycznej wersji, która ma zupełnie inną strukturę. Koncepcja heglowska, która dostarcza państwu w skrócie sam program filozofii dialektycznej, jest taka. Prawdą jest, że w każdym indywidualnym określeniu, które myśl może wyrazić, wyłania się nietożsamość i dlatego też jest prawdą, że myśl i jej przedmiot nie pokrywają się po prostu ze sobą, ale cały zakres określeń, do których myśl może się wznieść lub ogół wszystkich określeń wyartykułowanych przez filozofię, wytwarza w sobie tę absolutną tożsamość lub, mówiąc być może w bardziej ostrożny i ściśle heglowski sposób, filozofia wytwarza i jest tą tożsamością właśnie jako całość, jako cały szereg wszystkich rozwiniętych indywidualnych sprzeczności. A to znaczy, że w całości, za którą uważa się filozofia Hegla, owe sprzeczności są żywymi momentami, które w filozofii jako całości są znoszone, aufgehoben, jednocześnie zastępowane i utrwalane. Krótko mówiąc, jest to program, który idealistyczna dialektyka wyznaczyła w sposób specyficzny dla siebie, a który znajduje wyraz w twierdzeniu Hegla, że prawda jest całością. Przypis siódmy. Zanim jednak zaczniemy zastanawiać się nad niektórymi pytaniami, które pojawiają się w związku z tą koncepcją prawdy, chciałbym przynajmniej przeczytać fragment, o którym już wspominałem, a mianowicie ten, który odnosi się konkretnie do tak zwanego ruchu pojęcia. Tutaj też napotkacie od razu pewną trudność. Jeśli w tych wykładach mam przedstawić wam raczej dialektykę, niż powiedzmy przedstawić wam całą filozofię dialektyczną, to z powodów wskazanych w naszym ostatnim wykładzie mogę jedynie zacząć od próby rozwiania niektórych trudności, które przeszkadzają nam w podejściu do dialektyki i których jesteśmy już świadomi wszędzie w naszym doświadczeniu, niezależnie od tego, czy jest ono pod wpływem, czy też bezpośrednio ukształtowane przez takie czy inne dyscypliny teoretyczne. A ponieważ nasza próba przeciwstawienia się tym trudnościom w każdym przypadku rzeczywiście posłuży do wyrażenia czegoś na kształt samej koncepcji dialektycznej, ta propedeutyka może również dostarczyć pewnego rodzaju modelu tego, jak można faktycznie myśleć w sposób dialektyczny. Kiedy mówimy o pojęciu, idea czegoś w rodzaju ruchu pojęcia, którą już zacytowałem z Hegla i być może wprowadziłem tutaj nieco lekkomyślnie, będzie znów stanowić nie lada wyzwanie. Albowiem w kontekście waszego zwyczajnego myślenia lub, a nawet zasugerowałbym, że bardziej w kontekście studiów akademickich lub teoretycznych, które w takim lub innym stopniu już państwo odbyli, wszyscy będziecie zaznajomieni jako z zagadnieniem dyscypliny intelektualnej z ideą sprecyzowania swoich pojęć. To jest zdefiniowaniem odpowiednich pojęć w sposób czysty, za pomocą pewnej liczby specyficznych cech,
Oczekuje się wskazania tej teoretycznej czystości poprzez niemylenie ze sobą różnych odmiennie definiowanych pojęć. Innymi słowy, poprzez niepozwalanie, aby nasze pojęcia przemieszczały się. Kiedy ostatnio wskazywałem, że dialektyka jest powszechnie podejrzewana o bycie formą sofistyki, podejrzewana o pozbawienie nas wszelkich stabilnych definicji czy określeń, być może już rozpoznajecie źródło tego oporu wobec dialektyki. Uważa się bowiem, że w obliczu dialektyki nie mamy punktu podparcia, że nasze pojęcia są ledwie sformułowane, zanim zostaną nam natychmiast wyrwane, że w ten sposób zostajemy po prostu pozostawieni arbitralnym kaprysom albo sugestywnej retoryce danego myśliciela. Zanim przeczytam Państwu fragment z Fenomenologii ducha Hegla, który odnosi się bezpośrednio do tego problemu jako pierwszy z kilku takich tekstów, chciałbym tylko powiedzieć, zadaniem myślenia dialektycznego nie jest żonglowanie pojęciami, ani ukradkowe zastępowanie pewnych określeń, które należą do pojęcia, zupełnie odmiennymi określeniami tego samego pojęcia. Byłaby to rzeczywiście droga do myśli sofistycznej, a nie do dialektycznego pojęcia. Raczej to, czego faktycznie wymaga się od myślenia dialektycznego w idealnym przypadku, jestem ostatni, który twierdzi, że takowy realizuje się zawsze w każdej operacji dialektycznej, to posługiwanie się w ten sposób samymi pojęciami, prowadzenie ich w ten sposób, a przede wszystkim konfrontowanie pojęcia z tym, do czego ono zmierza, aż do punktu, w którym wychodzą na jaw pewne trudności pomiędzy tym pojęciem a materią, w którą ono celuje. Trudności te zmuszają nas do zmiany pojęcia w pewien sposób, gdy kontynuujemy proces myślenia, ale jednocześnie bez rezygnacji z określeń, które pojęcie pierwotnie posiadało. Ta zmiana pojawia się raczej właśnie poprzez krytykę wyjściowego pojęcia, to znaczy poprzez ukazanie, w jaki sposób pierwotne pojęcie nie odpowiada materii, którą stara się uchwycić, bez względu na to, jak dobrym może się wydawać zdefiniowanie tej ostatniej. I w ten sposób oddaje sprawiedliwość pierwotnemu pojęciu, podkreślając, że to ostatnie powinno w końcu odpowiadać materii, którą starało się pojąć. Fakt, że myśl dialektyczna odmawia podania definicji, nie jest arbitralną decyzją, wywołaną jedynie zabawą z różnymi możliwymi definicjami. Raczej zgodnie z ideą myśli dialektycznej, odmowa ta wynika z potrzeby precyzyjnego wyrażania obcego tu momentu nietożsamości, spowodowanego faktem, iż pojęcie i rzecz nie są po prostu równoważne. W ten sposób, względem pojęcia w nieustannej konfrontacji z daną rzeczą lub materią, w procesie, który możemy określić jako immanentną krytyką, zostaje przesądzona jego własna nieadekwatność. A zmiana, której pojęcie w ten sposób ulega, musi być równocześnie, przynajmniej według koncepcji Hegla, postrzegana jako zmiana w danej rzeczy lub materii. Oto więc odpowiedź, której musiałbym udzielić w sposób wstępny i prowizoryczny na pytanie, w jaki sposób dialektyka konkretnie odnosi się do pojęć i ich definicji, którymi się zajmuje. A teraz chciałbym wam przeczytać fragment z Hegla. Ten ruch czystych istotności stanowi naturę naukowości w ogóle. Rozpatrywany jako związek ich treści jest koniecznością i rozszerzeniem tej treści w organiczną całość. Dzięki niemu droga, którą dochodzi się do pojęcia wiedzy, również staje się koniecznym i zupełnym stawaniem się. Tak, że to przygotowanie przestaje być jakimś przypadkowym filozofowaniem, które zajmuje się tymi czy tamtymi przedmiotami, stosunkami i myślami niedoskonałej świadomości, jakie przypadkowo się trafiają, bądź też usiłuje ugruntować prawdę za pomocą idącego to w tę, to w tamtą stronę rozumowania, wnioskowania i wyciągania konsekwencji z określonych myśli. Lecz ta droga, dzięki ruchowi pojęcia, będzie obejmować całą doczesność świadomości w jej konieczności. Przypis 8. Taki jest zatem program ruchu pojęcia. Zacząłem od wyjaśnienia idei ruchu pojęcia, lub mówiąc skromniej, od sugestii, iż opisuje ona, co dzieje się z naszymi pojęciami, kiedy myślimy. Jeśli przypomnicie sobie na chwilę to, co powiedziałem na początku, mianowicie, że dialektyka też zawsze wykazuje podwójny charakter związany zarówno z tym, jak myślimy, jak i z samą materią, może będzie wam łatwiej podejść do idei ruchu pojęcia, która wydaje mi się centralną dla samej koncepcji dialektyki, jeśli można sformułować jakąś ideę przedmiotu lub materii filozofii dialektycznej. I to, chciałbym podkreślić, jest również czymś, co leży u podstaw filozofii dialektycznej w obu jej głównych formach. Idealistycznej dialektyki heglowskiej i materialistycznej dialektyki marksowskiej. Ujmując to nieco dogmatycznie na początek, a mam nadzieję, że dogmatyczny i po prostu kategoryczny wygląd tego twierdzenia zostanie później rozwiany, jest to idea czegoś, co jest obiektywne, czegoś, co ma być rozwinięte poprzez pojęcie, czegoś, co jest
samo w sobie dynamiczne, a zarazem nie jest po prostu tym samym, co ono. Czegoś, co nie jest tożsame ze sobą raz na zawsze, ale raczej czegoś, co jest faktycznie procesem. Jeśli mamy uchwycić istotny punkt z tej szczególnej perspektywy, musimy pamiętać, że do fundamentalnego doświadczenia należy tu podejść od strony samej materii, od teorii przedmiotu, a nie od teorii podmiotu. Z rzeczy, która zainspirowała samą dialektykę, z doświadczenia fundamentalnie dynamicznego charakteru materii. Innymi słowy, z fundamentalnie historycznego charakteru samego świata. Z podstawowego doświadczenia, że w rzeczywistości między niebem a ziemią nie ma nic, co po prostu jest takie, jakie jest. Od uznania, że wszystko, co jest, musi być właściwie rozumiane jako coś w ruchu, jako coś, co się staje. Przypis 9. A zresztą, nawiasem mówiąc, w doktrynie Kanta jest już zawarte to, że czas jest nie tylko konieczną formą naszej intuicji, zapewnia on również ostateczny warunek zdolności do połączenia naszych myśli w ogóle. Także nic nie może być przez nas pomyślane, jeśli nie może być pomyślane jako coś zasadniczo temporalnego. Ta idea fundamentalnie historycznego i dynamicznego charakteru doświadczenia skłania zatem myśl dialektyczną do twierdzenia, że poszczególnych istot w rzeczywistości nie można ujmować w sztywnych warunkach, ale należy je pojmować w ich obiektywnym powiązaniu i w ich obiektywnej określoności, jako coś, co się zmienia w toku historii. Ale podejście to obejmuje także kolejny istotny moment, który jest charakterystyczny dla Hegla i wywodzi się pierwotnie z jego koncepcji systemu filozoficznego. To jest z myśli o całościowym i ujednoliconym przedstawieniu rzeczywistości. Jest to myśl, że ów historyczny dynamizm samej materii, ów prymat historii nad bytem, jak moglibyśmy to ująć, nie jest jedynie arbitralnym procesem zmiany, który dotyka rzeczy, które są w czasie, ale że konieczność, porządek rozwoju, wszechogarniający proces, na który jesteśmy narażeni, jest właśnie procesem zmiany historycznej. Myśl tradycyjna, myśl przeddialektyczna, utożsamiała porządek konieczności, czyli to, co rości sobie prawo do ostatecznej ważności, z tym, co zasadniczo trwałe i niezmienne, z tym, co raz na zawsze jest sprawiedliwe, jakie jest. Odkrycie wymiaru historycznego, które faktycznie rozpoczęło się wraz z Monteskiuszem, przypis 10, i Vico, przypis 11, rozwijało się za pośrednictwem Condorcet'a, przypis 12, w XVIII wieku, a kulminowało w pracach Fichtego, przypis 13, i Hegla. W rzeczywistości reprezentuje zwrot kopernikański, którego znaczenie można z pewnością porównać z filozofią kantowską. Oznacza to bowiem, że konieczności, o której mówiliśmy, nie należy właściwie szukać tam, gdzie rzeczy pozostają identyczne z samymi sobą i ze sobą nawzajem. Konieczność ta tkwi raczej w wielkich prawach rozwoju, dzięki którym to, co tożsame ze sobą, staje się czymś innym lub różnym od siebie, a wreszcie czymś, co jest wewnętrznie sprzeczne. W ten sposób możemy rozważyć doświadczenie, które jest bardzo bliskie nam wszystkim, a mianowicie, że nasz indywidualny los zależy w sposób fundamentalny i decydujący od głównych lub historycznych i dynamicznych tendencji, w które jako indywidualni ludzie nieustannie i wielokrotnie jesteśmy pochwyceni. I to właśnie jest tym doświadczeniem, że prawo naszego istnienia należy rozumieć jako ruch historyczny naszej epoki i wszystkich epok, a nie jako jakąś tak zwaną fundamentalną determinację bytu. Doświadczeniem, które jest impulsem, które faktycznie wypływa z samej materii, które od początku należy do czegoś w rodzaju samej koncepcji dialektyki. A jeśli naprawdę spróbujecie Państwo uczynić dialektykę swoją własną, do czego gorąco Was zachęcam, to znaczy, jeśli spróbujecie odtworzyć i wytworzyć na nowo z własnego doświadczenia motywacje, które ostatecznie dają początek myśleniu dialektycznemu, to wierzę, że właśnie w tym miejscu odkryjecie, co to prawo, ta obiektywność, o których mówimy, właściwie znaczy. I jak to, co faktycznie determinuje nasze działanie i myślenie ponad i poza naszą zwykłą indywidualnością, jak to, co historyczne, dalece wykracza poza to, czym tak po prostu jesteśmy. Poza to, czym w naszym wyobrażeniu jesteśmy raz na zawsze. W tym momencie Hegel niejako wszystko odwrócił i jest to charakterystyczny moment, który znajdujemy w jego dialektyce, a może nawet bardziej w dialektyce materialistycznej. To,
co w tradycyjnej myśli wydawało się absolutnie stabilne i bezpieczne, co wydawało się być stałą i ahistoryczną prawdą, tożsamą ze sobą samą, jawi się teraz jako zniekształcony obraz historyczny, a mianowicie jako wyraz skamieniałych relacji, które dążą do utrwalenia, których istotą jest utrwalenie się i które zasadniczo straciły obecnie żywy związek z podmiotem i tak dalej, które są zreifikowane, by użyć kluczowego terminu z tej filozofii. W ten sposób stały i niezmienny charakter, który jawi się zwykłej lub niedialektycznej myśli jako sam znak prawdy, dla tej dialektycznej filozofii jawi się już, i dotyczy to obu form dialektyki, jako zjawisko petryfikacji, by tak rzec, jako coś, do rozwiązania czego filozofia jest wyraźnie wezwana. Jest to bowiem hipostaza, w której z jakiejś skończonej, zamkniętej rzeczy czyni się rzecz absolutną i fałszywie pozycjonowaną jako ostateczną podstawę, jak gdyby była prawdą samą w sobie. Walka z urzeczowieniem świata, z konwencjonalizacją świata, gdzie to, co jest skostniałe lub zamrożone, gdzie coś, co powstało historycznie, teraz jawi się, jakby było czymś po prostu danym w sobie, czymś wiążącym nas raz na zawsze, to jest polemiczny punkt wyjścia dla wszelkiego myślenia dialektycznego. Charakterystyczne dla myślenia dialektycznego jest również to, że nie próbuje ono przeciwstawić się tej reifikacji, odwołując się do takiej czy innej zasady, do innej abstrakcyjnej lub, jak to woli, równie zreifikowanej zasady, jak na przykład życie. Raczej stara się ono przezwyciężyć reifikację, ujmując samą reifikację w jej konieczności, to znaczy wprowadzając zjawiska petryfikacji skostniałych struktur instytucjonalnych, alienacji napotykanej w tym, co konfrontuje nas jako obca i dominująca siła z koncepcji historycznej. Historyczny rozumiany jest tutaj w wyraźnym sensie konieczności, która została uchwycona przez to wyrażenie, które próbowałem dla Was zinterpretować, a mianowicie ruch pojęcia, które dąży do zjednoczenia historycznej konieczności z wglądem w samą materię. Albowiem uchwycenie rzeczy powinno w rzeczywistości oznaczać uchwycenie historycznej konieczności rzeczy we wszystkich jej stadiach. To właśnie powinniście mieć na uwadze, gdy Hegel mówi, że ruch pojęcia pozwala nam zrezygnować z tego rodzaju przypadkowego lub arbitralnego filozofowania, które po prostu przywiązuje się do tych lub tamtych konkretnych przedmiotów, relacji lub myśli w zależności od danego przypadku. Taka filozofia nie jest arbitralna właśnie dlatego, że nie pozostawia badanych przedmiotów tak, jak arbitralnie się prezentują, ale raczej usiłuje wyprowadzić je w ich konieczności lub, można by powiedzieć, próbuje wyprowadzić nawet ten przygodny i arbitralny wygląd z jego konieczności. Myślę, że w ten sposób w zasadzie już wskazałem, że dialektyka, o ile jest metodą, nie może być sposobem na zabezpieczenie własnej pozycji w dyskusji z innymi, choć oczywiście o to właśnie się podejrzewa. Wręcz przeciwnie, jest to próba wydobycia obiektywnych sprzeczności, które tkwią w samej rzeczywistości. Jeśli przypomnicie sobie na chwilę uwagę o historycznym charakterze obiektywności, zauważymy, iż ta historyczność obiektywności oznacza, że badane obiekty nie są same w sobie bezwładne, ale raczej dynamiczne. A jeśli chodzi o prawdziwą historię, ten dynamiczny charakter oznacza, że historia jest zepsuta lub wyniszczona, że rozwija się poprzez sprzeczności i że musimy te sprzeczności badać. Ale właśnie z tego powodu, i myślę, że nie bez znaczenia jest zwrócenie uwagi na ten punkt, dialektyka od samego początku stoi w najostrzejszym kontraście z tymi filozofiami bytu, które dziś wydają się rosnąć. Filozofiami, które od samego początku skutecznie przyjmują niedialektyczne podejście. I ostrzegam, abyście nie tracili z oczu tego ostrego i dobitnego kontrastu, tylko dlatego, że niektórzy współcześni obrońcy myśli ontologicznej uważają, że mogą też jakoś wciągnąć Hegla w ich własną sferę. Przypis 14. Ale na ogół sprowadza się to jedynie do pewnego rodzaju ontologizacji Hegla. Innymi słowy, próbują zinterpretować tę niezwykle radykalną koncepcję historycznego charakteru samej prawdy tak, jakbyśmy mieli tu do czynienia ze specyficzną interpretacją bytu. Filozofie dialektyczne w obu wymienionych przez nas wersjach podzielają jednak przekonanie, że nie zajmują się po prostu historycznością i nie poprzestają na samym twierdzeniu, że byt lub prawda mają charakter historyczny, ale
wnioskują z tego, że zadaniem jest właśnie dążenie do tego historycznego charakteru we wszystkich konkretnych cechach przedmiotów. Tak więc dialektyka nie jest i nie może sprowadzać się do jakiejś abstrakcyjnej pewności czy światopoglądu co do historyczności bytu lub historyczności prawdy. Jeśli dialektyka chce uchwycić pojęcie filozoficzne, z którego się wywodzi, musi konkretnie próbować ujawnić historyczne znaczenie przedmiotów, do których się odnosi. Oznacza to również, zauważmy mimochodem, że zwykłe rozróżnienie między filozofią z jednej strony, zorientowaną na to, co uniwersalne, wieczne i trwałe, a szczegółowymi naukami pozytywnymi z drugiej strony, jest czymś, czego myśl dialektyczna nie może zaakceptować. Filozofia bowiem odkrywa swą własną istotę w ustaleniach nauk konkretnych, które podejmuje się interpretować, podczas gdy ustalenia nauk muszą wydawać się dla filozofii obojętne, jeśli nie zostaną oświecone pojęciem i w ten sposób nie zaczną przemawiać. Tutaj możecie uchwycić jedną z najważniejszych motywacji takiego dialektycznego myślenia. Przy podziale pracy między filozofią a naukami, który obecnie panuje, faktycznie wygląda to tak, jakby wbrew wszystkim przeciwnym zapewnieniom wszystko, w czym wiedza ma swoją treść, wszystko, czym się ona naprawdę interesuje, było bardziej lub mniej oddane naukom szczegółowym. Zadanie wiedzy jest więc stale narażone na niebezpieczeństwo zapadnięcia się w to, co tylko pozytywne, jedynie rejestrowania tego, co się dzieje, bez pytania o sens tego, co zostało zarejestrowane, a nawet o uzasadnienie tego, co istnieje. Wtedy wszystko, co pozostaje dla filozofii, to naprawdę najbardziej zwietrzała i najbardziej pusta treść ze wszystkich, jak chociażby pojęcie bytu jako takiego. Przypis 15. I chociaż filozofia może wytworzyć tyle manekinów, ile chce, przypis 16. Może walczyć do woli o wysnucie czegokolwiek naprawdę konkretnego z tego abstrakcyjnego pojęcia bytu, nie może właściwie się jej to udać, ponieważ wszystkie określenia, jakie filozofia wprowadza w celu rozwinięcia wyższej i nadrzędnej koncepcji tego rzekomo zaklętego słowa byt, wciąż wywodzą się z tej dziedziny bytów, a tym samym z tego, co historyczne, które znowu jest pogardzane przez ontologiczne filozofie z takim patosem i niewłaściwie umieszczoną arogancją. Dialektyka jest pod tym względem zarazem mniej i bardziej skromna. Myśl dialektyczna nie twierdzi, że prawda jest wieczna lub pozostaje identyczna z samą sobą, tylko popiera koncepcję prawdy, która uwzględnia w sobie historyczne ustalenia. Ale będąc skromniejszą pod tym względem, jest ona za to bardziej nieskromna, spełniając się w tych materialnych określeniach i wierzy, że może wyprowadzić prawdziwie filozoficzne ustalenia właśnie z takich konkretnych przedmiotów. Podczas gdy filozofie bycia jedynie przemycają te konkretne określenia, przyjmując je z całej domeny empirycznej i historycznej. Muszą jednocześnie im zaprzeczać, głosząc w zamian czysty byt, ale filozofia dialektyczna, która nie może zaakceptować opozycji między bytem czystym a bytem jedynie historycznym, stara się wyartykułować swoje sądy filozoficzne właśnie przez odniesienie do determinacji wywodzących się z bytu historycznego. Stara się właśnie oddać temu ostatniemu sprawiedliwość. Powinienem podkreślić, że program, który Państwu tutaj zasugerowałem, ma jedną niezwykle dalekosiężną konsekwencję, która może stanowić najtrudniejsze ze wszystkich wyzwań stawianych przez myśl dialektyczną. Wyzwania, które starałem się rozwinąć podczas naszych spotkań. To jest wyzwanie związane z samą koncepcją prawdy. Standardowa koncepcja postrzega prawdę jako coś zasadniczo ponadczasowego. Przypis 17. Jako to, co pozostaje absolutnie identyczne z samym sobą.
tradycyjnym ujęciu prawda rzeczywiście stoi w czasie, jest naznaczona pewnym wskaźnikiem czasowym. W jakiś sposób jest pod wpływem czasu i właśnie z powodu tego wymiaru doczesnego nigdy nie jesteśmy w stanie osiągnąć pełnej i absolutnej prawdy. Ale idea prawdy od czasów Platona do Kanta była zawsze utożsamiana z ideą tego, co jest wieczne i absolutnie wiążące. Pomyślmy na przykład o pojęciu a priori u Kanta, które oznacza właśnie, że to, co konieczne i uniwersalne, musi być utożsamiane z tym, co całkowicie stałe i niezmienne, co jest warunkiem wszelkiego możliwego sądu. Otóż naprawdę decydujące wyzwanie dialektyki nie polega na myśli, że prawdy należy szukać w czasie lub w opozycji do czasu, ale raczej na idei, że sama prawda posiada rdzeń doczesny lub, jak moglibyśmy nawet powiedzieć, że czas istnieje w prawdzie. Przypis 18. Zasugerowałem już wam, że również i ta koncepcja po prostu nie spadła z nieba, ale przede wszystkim jest ona zawarta u samego Kanta. Można przyjąć jako ogólną wskazówkę dla rozumienia problemu dialektyki, że dialektykę należy uważać w najdokładniejszym sensie za filozofię Kanta, która doszła do samoświadomości i samozrozumienia. Wskazałem właśnie, że Kant nadal podtrzymuje tradycyjną koncepcję prawdy w sensie wiecznie niezmiennego a priori. Ale ponieważ czyni on również z czasu konstytutywny warunek poznania jako takiego, to tradycyjne podejście traci już sens filozofii Kanta, także sam czas, można by niemal powiedzieć, stał się teraz narzędziem prawdy. Jednakże Kant nie rozpoznał pełnych konsekwencji tego i do jego następców, a zwłaszcza Hegla, należało ich wyciągnięcie. A to również wpływa na tradycyjne pojmowanie prawdy jako zgodności, czyli adekwatnej korespondencji myśli z bytem, idei, która musi być zmieniana i modyfikowana w świetle takiej filozofii. Przypis pierwszy. Nagrania wykładów zapisane na taśmie nie zawierają otwierającej formuły grzecznościowej. Została ona dodana tutaj oraz w kolejnych wykładach przez redaktora zgodnie z transkrypcjami dokonanymi na podstawie późniejszych wykładów z cyklu. Przypis drugi. Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Fenomenologia ducha w tłumaczeniu Światosława Floriana Nowickiego. Wydawnictwo Aleteja, Warszawa 2010. Strony od 32 do 33. Adorno powróci do szerszego omówienia tego fragmentu dalej w trakcie wykładu. Przypis trzeci. Zobacz Hermann Wein, Real Dialektik, von Hegelische Dialektik zu Dialektische Anthropologie, Münch, 1957. Hermann Wein, 1912-1960, profesor filozofii w Göttingen, osobiście wysłał Adornowi egzemplarz swojej książki. Nachlass Bibliothek Adorno, 619. Przypis czwarty. Adorno wyraźnie nawiązuje do spostrzeżeń Karola Marksa z posłowia do drugiego wydania Kapitału, fragmentu, który wywołał mnóstwo sprzecznych interpretacji dotyczących znaczenia i implikacji pojęcia dialektyki w dziele Marksa. Zobacz Karol Marx, Kapitał, Krytyka ekonomii politycznej, tom pierwszy, Proces wytwarzania kapitału, Warszawa 1970, strony od 14 do 25 lub Karol Marx i Friedrich Engels, dzieła, tom 23, Warszawa 1968, strona od 10 do 19. Marx broni tam swojej metody dialektycznej przed krytykami, rozróżniając formę prezentacji Darstellungsweise i formę dociekania Forschungsweise. Co rodzi pytanie, czy marksowska koncepcja dialektyki jest tylko formą, która ułatwia systematyczną prezentację przedmiotu, czy może również reprezentuje prawo historyczne lub genetyczne samego przedmiotu. Przypis piąty. Wedle mojego poglądu, który może zostać uzasadniony tylko przez przedstawienie samego systemu, wszystko sprowadza się do tego, by prawdę ująć i wyrazić nie tylko jako substancję, lecz w tym samym stopniu jako podmiot. Fenomenologia ducha, strona 22. Przypis szósty. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Nauka logiki. Redakcja Marcin Pańków, tłumaczenie Adam Landman. Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2011, tom pierwszy, strona 75-76. Tożsamość, tożsamości i nietożsamości. Przypis siódmy. Fenomenologia ducha, strona 23. Przypis ósmy. Tamże, strona 33. Przypis dziewiąty. Adorno nawiązuje do uwag ze wstępu do nauki logiki, czyli od czego należy zacząć w nauce, gdzie Hegel odwołuje się do swojej encyklopedii nauk filozoficznych i pisze.
Tutaj wystarczy tylko powtórzyć, że nigdzie, ani na niebie, ani w przyrodzie, ani w sferze ducha, ani gdziekolwiek indziej nie ma niczego, co nie zawierałoby w sobie zarówno bezpośredniości, jak i zapośredniczenia. Toteż obydwa te określenia okazują się czymś nieoddzielnym i nierozdzielnym, a wspomniane wyżej przeciwieństwo między nimi niczym. Nauka logiki, strona 67. We własnym egzemplarzu tekstu Hegla Adorno zaznaczył ten fragment od słów „że nigdzie” do końca i napisał F od forte na marginesie. Przypis 10. Zobacz Montesquieusz o duchu praw, tłumaczenie Tadeusza Boja-Żeleńskiego. Przypis 11. Zobacz Giambattista Vico, nauka nowa w tłumaczeniu Jana Jakubowicza, Warszawa 1966 rok. Przypis 12. Zobacz Nicolas de Condorcet, szkic obrazu postępu ducha ludzkiego poprzez dzieje. Przypis 13. Zobacz Johann Gottlieb Fichte, Die Grundsiege des Gegenwärtigen Zeitalters, 1806. Brak polskiego tłumaczenia. Piotr Szymaniec przełożył tytuł jako główne rysy współczesnej epoki. Zobacz tegoż Racjonalność i naród o myśli polityczno-prawnej Johanna Gottlieba Fichtego. Czasopiśmie Studia Erasmiana Wratislawienzja, 2007, strona 29-48. Przypis 14. Kilku byłych studentów Martina Heideggera zaangażowało się w intensywniejsze studia nad Heglem, częściowo w następstwie eseju Heideggera Heglowskie pojęcie doświadczenia z lat 1942-43. Zobacz Martin Heidegger, Drogi lasu, w tłumaczeniu Marszałka, Fundacja Aleteja, Warszawa 1997, strony od 97-170. W związku z tym Adorno mógł myśleć o Walterze Brokerze, 1902-1992. Profesorze filozofii w Kilonii, który w tym samym roku, w którym Adorno wygłosił te wykłady, opublikował swoją książkę Dialektik pozytywizmu z mitologii, Frankfurt am Main, 1958. W późniejszym, jeszcze nieopublikowanym wykładzie na temat zagadnień związanych z dialektyką z 1964 roku Adorno wyraźnie odwołuje się do książki Brokera, która, jak sądził, jedynie podporządkowała dialektykę ontologii. Zobacz Theodor Wiesengrund Adorno, archiw, sygnatura VO9098. Jednakże jest też możliwe, że Adorno nawiązuje do tendencji neotomistycznych, do których odwołuje się w dalszej części wykładów. Zobacz strona 83 i wykład 9, przypis 1. I tutaj jeszcze uwaga ode mnie jako tłumacza, redaktora. Gdy redaktor wspomina o jeszcze nieopublikowanych wykładach, prawdopodobnie chodzi mu o Fragen der Dialektik z lat 1963-64, czyli to, co obecnie ukazało się w tomie 11 czwartej części Pism Pośmiertnych, czyli Nachgelassene Schriften Adorna. Do dzisiaj tekst ten nie został przetłumaczony ani na angielski, ani tym bardziej na polski. Przypis 15. Adorno nawiązuje do krytycznej analizy pierwszej kategorii, a mianowicie do kategorii bytu jako czystej nieokreśloności i pustki, którą to krytykę Hegel przeprowadził w pierwszym rozdziale Nauki Logiki. Zobacz tam, że strona 86. Kiedy Adorno mówi tutaj o najbardziej zwietrzałej, allerschalste, treści, może on powtarzać heglowską krytykę bezpośredniej pewności zmysłowej z pierwszego rozdziału Fenomenologii Ducha. Tu i teraz, których prawda, jak mówi Hegel, stała się zwietrzała. Tutaj od siebie mogę dodać, że w tłumaczeniu Nowickiego brzmiało to straciła na prawdziwości, a w oryginale schall geworden ist. Fenomenologia ducha, strona 75. Adorno używa tego wyrażenia tylko raz w swoich opublikowanych pismach. Zobacz zur Metakritik der Erkenntnistheorie w Gesammelten Schriften, tom 5, strona 23. W tłumaczeniu angielskim autorstwa Willisa Domingo, Against Epistemology and Metacritic, Oxford 1982, strona 15. Przypis 16. Minerchen z transkrypcji zamieniono na München, czyli manekiny lub homonkulusy. Przypis tłumacza wersji angielskiej. Wydaje się możliwe, że osoba, która dokonała transkrypcji nagrania wykładu, usłyszała tutaj słowo Mürchen, czyli bajki. Przypis 17. Zeitlich, temporalny, z transkrypcji zamieniono na Zeitlos, czyli ponadczasowy. Na podstawie licznych innych fragmentów swoich prac, w których Adorno mówi o temporalnym rdzeniu prawdy, wydaje się jasne, że w transkrypcji nagranego wykładu znajduje się błąd, lub być może sam Adorno pomylił się w wykładzie w tym miejscu. Tak też w jego eseju Wozunoch filozofii, dlaczego nadal filozofia, znajdujemy porównywalną opozycję między temporalnym jądrem prawdy, a ideą bezczasu i wieczności.
Po omówieniu sposobu, w jaki wszyscy ważni filozofowie krytykują swoich poprzedników, Adorno pisze: w postępującej jedności takiej krytyki nawet te filozofie, których doktryny kładą nacisk na wieczność i ponadczasowość, uzyskały swój temporalny rdzeń, swój historyczny status. Zobacz, Ein Griffef w Gesammelten Schriften 10.2, strona 462, a w tłumaczeniu angielskim Critical Models, Interventions and Catchwords w tłumaczeniu Henry'ego W. Pickforda. Nowy Jork, 1998, strona 8. Przypis 18. W swojej Metakritik der Erkenntnistheorie, czyli w metakrytyce epistemologii, Adorno wyjaśnia, że tę kluczową ideę temporalnego rdzenia lub jądra prawdy zawdzięcza dziełu Waltera Benjamina. Zobacz Gesammelten Schriften, tom 5, strona 141, a w angielskim tłumaczeniu Against Epistemology, strona 135. I tak też w materiałach do pasaży sam Benjamin pisał. Celowy byłby zdecydowany odwrót od pojęcia prawdy ponadczasowej. Mimo to prawda nie jest, jak twierdzi marksizm, jedynie temporalną funkcją poznania, lecz powiązana jest z temporalnym rdzeniem, obecnym jednocześnie w podmiocie i przedmiocie poznania. Jest to do tego stopnia prawdziwe, że wieczność to zawsze raczej ryuszka przypięta do ubrania niż idea. Walter Benjamin, Pasaże, tłumaczenie Ireneusza Kani, wydawnictwo literackie, Kraków 2005, strona 509, fragment N3,2. Koniec drugiego wykładu. Opracowanie i produkcja Michał Ramsługowski, Pojęcia przy pracy. Fragmenty kwartetu smyczkowego, skomponowane w 1921 roku przez Theodora Wiesengrund Adorna w wykonaniu Leipziger Streichquartett. Gościnnie wystąpili pan N. z kanału Myśleć Głębiej w roli przypisów, Rafał Kwiatkowski w roli Hegla i Łukasz Moll w roli Waltera Benjamina. Czytał Michał Ramsługowski.